Cześć, ja jestem Anjon i witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę otwierał szardy na moim głównym koncie, ponieważ zdobywamy punkty do Lunar Festival Titan Event i dzisiaj odpalili Summon Rush, w którym do zdobycia jest aż 300 tych punktów. Czyli ten próg 4100 jest niezbędny do osiągnięcia dla tych, którzy pominęli punkty w Monster Pad. Ja pominąłem 200 punktów tu ze środka, zebrałem tylko te 80 punktów po bokach. Przez moment myślałem, że uda mi się powalczyć o Blade Mastera. Niestety w momencie, kiedy zużyłem wszystkie Mystery Shardy, musiałem podjąć decyzję o odpuszczeniu. Także dzisiaj nie mam wyjścia, jeśli chcę zdobyć pięciogwiazdkową duszę dla Zinogre, muszę otwierać szardy. Na szczęście klan Boss był bardzo hojny w ostatnich kilku dniach i udało się nazbierać ich aż 9. Otworzę też Ancient Shardy, a to dlatego, że na szansach progresywnych jest Harima. I Toragi, którego też nie mam, ale Harima myślę, że będzie tutaj doskonałym nabytkiem dla mojego konta. Primale, zastanowię się, są podwyższone szanse na legendy i epiki, ale nie na czempionów mitycznych, dlatego najprawdopodobniej zostawię je. Aczkolwiek pomyślę, zresztą punkty do zdobycia też nie są jakieś zbyt wysokie dla Primali. Więc nie zachęca to do otwierania. 200 punktów, no niby lepiej niż Wojdy. Pomyślę jeszcze na ten temat. Ok, zacznijmy nietypowo od Sacredów. Nie ma podwójnych szans, są tylko szanse progresywne. Moje Mercy na Sacredach wygląda tak, że otworzyłem 7 bez legendy. Zatem w tych 9 na pewno włączą się zwiększone szanse, ale Mercy na Sacredy nie jest tak dobre jak na Ancient. Próbujmy. Nie zauważyłem tylko, że nie mam miejsca na nowych czempionów, dlatego szybko je zrobiłem i możemy zacząć już otwieranie. Pierwszy szard. Epic Wogot. Nie włączyłem jego większych szans, ale cieszę się, że jest. Kolejny epic. Andriel. Lecimy dalej. O, Drake jest dla mnie nowym epikiem. Bonekeeper to też nowy epik, jeśli się nie mylę. Fane, a to na pewno jest nowy epik, świetny damage dealer. Będę miał na pewno dla niej jakiś użytek. Jeszcze 4 szardy. Bez podwójnych szans to mniej więcej tak wygląda. Burangiri, jego już mam. I jesteśmy już w Mercy. Z każdym szardem szanse rosną. Niestety o niezbyt dużą wartość. Meruka, ją już wylosowałem wcześniej. Ostatnie 2 szardy. Czekamy na Harimę. Harimo, odwiedź to konto. No i niestety ostatni szard. Mnóstwo punktów i mnóstwo epików, chyba że... Mnóstwo epików. Dobrze, no. Bywa i tak. Podatek zapłacony. Jesteśmy dość daleko w Mercy. Także następnym razem, kiedy będzie możliwość wylosowania 1 plus 1 na Sacredach, wtedy na pewno coś ciekawego wpadnie na konto. Aczkolwiek było tutaj kilka ciekawych epików. Fane. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z Ancient Shardami. Na początek mamy jedną sztukę. Zaczniemy od niej. I tutaj spodziewam się 30 kurczaków. Otwieramy. Nie ma punktów, które by spoilerowały. Flagia. Bardzo fajny champion. Szanse na Toragiego rosną.
jeszcze bardziej rosną, ambasador Letelin. Nie obraziłbym się za jednego z czempionów do fuzji Mikage. Zdaje się, że miejsce się skończyło, także posprzątam i zaraz wracam. I już jestem. Ostatnia dyszka. Szanse na Toragiego wymaksowane, ale czy uda się go wylosować? Niestety, same rarki, rare tax. Dobrze, trudno. To prawdopodobnie jest znak, żeby otworzyć moje dwa primale. Pewnie będę tego żałował, ale zaczekajcie, zaczekajcie. Jeszcze mamy coś ciekawego. 25 kryształów za turniej smoka. Tutaj na pewno będzie epik. A czy będzie legenda? Bardzo bym się ucieszył z łuczniczki. No i z tego pana. Jego jeszcze nie mam na koncie. Świetny czempion na Fire Knighta. Chociaż jak mam być szczery, z każdej legendy tutaj bym się ucieszył. Może najmniej ze Sneaktracka, bo byłby to duplikat, aczkolwiek jest to bardzo dobry czempion. Trafiłby jako Faction Guardian do Skinwalkerów. Theodora nie mam. Strategosa pominąłem tą fuzję. Oela również pominąłem tą fuzję, a dla niej wylosowałem sześciogwiazdkową duszę. Chyba nawet najbardziej bym się ucieszył z niej. Chociaż no, łuczniczka jest świetna. Może jednak łuczniczka, Oele będę miał szansę jeszcze wylosować. Countess Lix jest dobrym czempionem. Nie mam co do niej jakiegoś szczególnego zapotrzebowania na nią. Theodor, Poison Exploder. Świetny czempion. Nie przedłużając, otwieramy jeden shard i sen. Epic. Ach, drugi Drake dzisiaj. No dobrze. Niestety na tych shardach nie ma mercy. Trudno. Dobrze, spójrzmy tylko, jak wygląda sytuacja punktowa w Summon Rush. Czy otwierać 400 punktów, pięciogwiazdkowy kurczak, którego i tak mam w zasięgu, i beczka. Trudna decyzja, ale raz kozie śmierć, niech stracę. Beczka przyda się do Champion Training, który startuje, zdaje się, w niedzielę. Nie spodziewam się, że coś się tutaj ciekawego wydarzy, ale niech będzie. Ryzyk fisk. Prawdopodobnie dwie rarki. Albo rarka i epik. Kinagashi. Ok. To wszystko na dzisiaj. Wyczerpałem swoje zapasy shardów. Mam nadzieję, że wy mieliście więcej szczęścia. Ja mogę się cieszyć z kilku epików. Do zobaczenia. Cześć.